Robocza wizyta, no trudno powiedzieć gdzie w tej chwili, bo jesteśmy w miejscu historycznym. Wojtek Bożyński, trener Górnika Nowe Miasto. Tydzień przed startem rozgrywek Ligi Okręgowej. Beniaminek, macie ambitne cele, a jesteśmy w miejscu historycznym, w miejscu, w którym sam grałeś. Dokładnie. No przykro się patrzy na to, co tutaj się dzieje, ale no fajnie, że jest jeszcze gdzie pokopać sobie w piłkę. No szkoda, że tak to wygląda, a nie inaczej. No i co? No i warunki jakie są, takie są. Trzeba sobie tutaj radzić jakoś w miarę i tyle. Dobra, zostawimy na razie ten obiekt powiedzmy, że w próżni, no bo trudno ocenić tutaj w tej chwili, dużo by można było na ten temat mówić, co z nim się wydarzy w najbliższym czasie. I wróćmy do zespołu, który prowadzisz, Górnik Nowe Miasto. Awansowaliście w zeszłym sezonie do Ligi Okręgowej. Teraz ta Liga Okręgowa wydaje się być na tyle poukładana, że jest to liga, która jest w waszym zasięgu. Też tak uważasz, czy to jest tylko taka raczej opinia no, optymistów, takich bardzo dużych optymistów? Znaczy, szczerze mówiąc, no nie wiem, jak tam drużyny w okręgówce będą grać i grają, czy grały, jakie wzmocnienia mają i tak dalej, ale no ja wiem, jaką drużynę mamy siłę i wierzę w to, że no, możemy powalczyć, tak, no, jedyną drużyną, którą mogę wiedzieć mniej więcej jak wygląda, no to jest najbliższa tutaj drużyna Jedliny Zdrój, która tam gdzieś słyszałem, że się gdzieś tam wzmocniła bardzo mocno, ale no zobaczymy jak to będzie wyglądać na nie tylko na papierze, ale na boisku przede wszystkim, nie? Nie miałem okazji zobaczyć sparingów, zresztą sparingi sam mówiłeś wielokrotnie, to nie jest tak naprawdę zwierciadło tego, co ta drużyna będzie potrafić grać, bo testujesz zawodników, ustawienia, różne możliwe schematy rozegrania poszczególnych akcji. Jest coś, czym będziesz chciał zaskoczyć przeciwników? Wiem, że poszczególne drużyny wracają do archiwalnych transmisji meczów waszych poprzedniego sezonu i jeszcze poprzednich i próbują analizować to, co gracie. Podejrzewam, że musisz czymś nowym zaskoczyć ich, by te wyniki były przynajmniej takie, jak teraz w poprzednim sezonie. Znaczy, Kubuś, wiesz co, ja rozmawiałem już z Pawłem na temat przygotowania i tak dalej. Ja mu mówiłem, że no mamy jakieś tam dwa schematy, które tam ćwiczymy i próbujemy to rozgrywać. I tak jak powiedziałem, że to tak samo jak z Messim, że Messi idzie w lewą stronę, ale nie wiadomo kiedy i jak to będzie perfekcyjnie robione i każdy będzie robił w tym momencie, którym musi albo potrzeba robić, no to ciężko jest przegrać albo zabrać nam w jakiś tam sposób piłkę. I co jeszcze? Przepraszam, bo tak... Bardzo mnie interesuje przede wszystkim to, czy jesteście w stanie wnieść do tej ligi coś takiego, taki pierwiastek zaskoczenia, który pozwoli wam wygrywać mecze w takim spokojnym stylu, jak to było w poprzednim sezonie. Znaczy, no, liga to jest wyżej, nie? Na pewno. Najlepsze to jest to, że my się praktycznie nie osłabiliśmy, a dla mnie wzmocnieniem jest to, że większość chłopaków została i chcą pracować i to jest numer jeden, a że jakby podchodziło mi tu parę osób, no to wtedy bym się martwił. Druga sprawa jest taka, że młodzi dochodzą do drużyny seniorskiej i tak mogę powiedzieć to z czystym ręką na sercu, że wzmacniają tą drużynę. Wiadomo, że fizycznie troszeczkę to nie wygląda tak, jak ja to bym sobie życzył, ale no, będzie na pewno z biegiem czasu będą wzmocnienia tutaj, jeżeli chodzi o tą młodzież. No i tyle. No i jeżeli chodzi o grę w okręgówce, no, gdzieś jako zawodnik, gdzieś tam rozgrywałem te mecze w okręgówce, gdzieś tam wyżej, niżej i tak dużo różnicy wielkiej nie ma. Na pewno będą 3-4 drużyny, które będą na pewno gdzieś tam mocne i które będą się wywyższać. Nie wiem, jakie to będą, one się wyklarują gdzieś tam na pewno w sezonie, ale jeżeli chodzi o A-klasę, te pierwsze drużyny, które były w lidze, na pewno my i Jedlina poradzimy sobie to, myślę, że spokojnie w okręgówce, bo takiej wielkiej różnicy nie ma. Na pewno większą różnicę już tworzy na przykład jakbyśmy my, tak jak poziom A-klasowy i czwartoligowy, nie? To już wtedy już jest różnica ogromna. Jeżeli chodzi o moje tam, wrócając do przygotowań i tak dalej, no to bardzo duży nakład robię, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, no bo twierdzę, że my w tamtym sezonie
no wygrywaliśmy tym mecze, nie? Że drużyny, które w 60 minucie gdzieś tam pojawiały się zmęczenia, u nas, u mnie w drużynie było tak, u nas ogólnie było tak, że chłopaki nie czuli tego zmęczenia, pracowali tak, jakby to była 15 minuta. No i chciałbym to samo powtórzyć tutaj w tym sezonie, a jak będzie, no nie wiem, zobaczymy, bo różnie też to wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie, bo jest okres wakacyjny. Jeden wyjedzie, za chwilę, za tydzień wraca, później drugi wyjedzie i tak było przez ten okres, które przygotowania były. Jeżeli chodzi o sparingi, jakie graliśmy do tej pory dwa oficjalne, jeden nieoficjalny. No nie można było głośno rozgłosić tego sparingu. Pierwszy mecz mieliśmy w środę, chyba 2 tygodnie temu, z Nową Rudą. Mecz fajny do oglądania, dużo sytuacji z obu stron. Po jednej i po drugiej stronie mogliśmy wygrać i przegrać, tak to się ułożyło. Pojechaliśmy no, z bardzo osłabioną drużyną, bo tak policzyłem, to było 5 mniej podstawowych zawodników. O 5 po prostu nie miałem. Ale młodzież naprawdę pokazała charakter, pokazała, że chcą walczyć o skład i naprawdę mocno, mocno powalczyła. No wygraliśmy to jakąś tam szczęśliwie, może nie, wygraliśmy 3-2. Drugi mecz graliśmy z Gorcami, sparing, też w tygodniu, bo aura jaka była, bo po prostu opady były, to nie mogliśmy grać w weekend, to graliśmy chyba we wtorek i zagraliśmy z nimi we wtorek w Gorcach. Oczywiście i nie wiem, jaki był wynik, bo dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie najważniejsze jest to, że jak to wygląda, jak to rozbiegane, wybiegane, jak wygląda, jeżeli chodzi o grę, jak wygląda momenty w meczu, błędy. Staram się je spojrzeć, popatrzeć i powiedzieć, przekazać później chłopakom, że co mają robić, co mają nie robić i tak dalej. No i trzeci mecz to już nie opowiadamy, bo jest to był sparing, który był odbyty, ale nie można było tego po prostu z różnych względów opowiedzieć i pokazać, jak to wyglądało. I wyniku nie mogę zdradzić i wszystkiego innego, także niby był, ale go nie było.